Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na początku chciałem powiedzieć ogólnie o przeżywaniu Wielkiego Postu, a ściślej mówiąc o przedpościu, który ma nas przygotować na Wielki Post. Tego okresu liturgicznego w nowym kalendarzu po reformach w 1970 roku nie ma, ale wcześniej w Kościele był i to od VII wieku, kiedy papież święty Grzegorz Wielki wprowadził przedpoście, właściwie ustalił 40-dniowy Wielki Post i ustalił także przedpoście. Przedpoście miało przygotować wszystkich wiernych do postu. Skąd wzięło się w ogóle przedpoście? Ta praktyka się wzięła z Kościoła Wschodniego, gdyż tam soboty i niedziele były wyłączone z poszczenia i stąd brakowało dni w 40-dniowym poście i rozszerzono dni Wielkiego Postu właśnie o 3 niedziele wcześniej. I te 3 niedziele wcześniej nazwano okresem siedemdziesiątnicy, czyli przed pościem. I są to 3 niedziele. Niedziela siedemdziesiątnicy, niedziela sześćdziesiątnicy i niedziela pięćdziesiątnicy. W te dni przygotowywano się do posta, więc stopniowo nakładano sobie post, wstrzemięźliwość od pokarmów, szczególnie zrezygnowano z mięsa. W tradycji polskiej, ludowej, te niedziele nazywały się niedzielą starozapustną, mięsopustną i zapustną. I w ogóle ten okres nazywał się zapustnym, co ma związek z karnawałem. I tutaj taka ciekawostka, słowo karnawał pochodzi z języka łacińskiego i gdybyśmy dosłownie je przetłumaczyli, oznacza mięso żegnaj. Czyli chodzi o to, że mamy się pożegnać z mięsem, dlatego że karnawał był właśnie przed Wielkim Postem i miał już nas przygotowywać do Wielkiego Postu. I w przedpościu zabawy nie były zabronione. Można było się bawić, oczywiście katolik ma pamiętać o godziwych zabawach, ale można się bawić. Rezygnowano tylko już z pewnych potraw, tak żeby się przygotować do Wielkiego Postu, a od środy popielcowej oczywiście już obowiązywał brak zabaw i już ostrzejszy post. Obecnie, tak jak powiedziałem, w kalendarzu liturgicznym nie ma przedpościa, ale ja jednak bym chciał zachęcić do tego, by ten czas przedpościa powrócił do naszych praktyk. Można go przeżyć tak, jak kiedyś przeżywano, czyli stopniowo sobie odmawiać tego, co będziemy, jaką praktykę podejmiemy ascetyczną, to z czego będziemy rezygnować. Ale jeżeli dla kogoś to będzie trudne, to chociaż niech ten czas przeznaczy na to, żeby konkretnie ustalić, czego się podejmie, jakich wyrzeczeń w Wielkim Poście. Żeby od siody popielcowej zacząć. Nie żeby od siody popielcowej zastanawiać się, nad czym będę pracował, ale żeby od siody popielcowej zacząć, a więc teraz jest czas, te dwa i pół tygodnia, aby poświęcić na to, by zastanowić się, z czego chcę zrezygnować, jakie umartwienie przyjąć, jaki post. I do tego zachęcam, by konkretnie teraz ustalić, z czego będę rezygnował, jaki sposób umartwienia wybiorę na ten Wielki Post. Życzę dobrych przygotowań przed Wielkim Postem i dobrego przeżycia Wielkiego Postu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.